Pięknie nas przywitały i podniośle sześciolatki, że miło i przyjemnie będzie tutaj zacząć tą naszą uroczystość przedszkolną z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Sześciolatki nas przywitały, ale mimo wszystko jeszcze raz ja wszystkie dzieci, wszystkie panie, wszystkich gości witam bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Chcę powiedzieć, że udział w tej uroczystości jest naszym takim jakby wyzwaniem, naszą odpowiedzią na to, że jesteśmy pełni uznania, pełni szacunku i wdzięczności dla wszystkich Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę naszą, która się nazywa Polska. Dzięki nim, dzięki ich waleczności, odwadze i męstwu możemy mieszkać w naszej miejscowości, w naszym Żurominie. Mamy godło polskie, które jest, tam mamy chyba, biały orzeł w koronie. Mamy naszą flagę biało-czerwoną, tutaj mamy nawet ich kilka i wy też macie takie fajne kotyliony w kolorach biało-czerwonych. Ponadto mamy hymn polski, który się zaczyna od słów „Jeszcze Polska nie zginęła” i możemy mówić po polsku, to dzięki nim. I teraz jeszcze chciałam podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję dzieciom wszystkim, które z wielką wytrwałością uczyły się trudnych wierszyków i pieśni niepodległościowych. Dziękuję rodzicom za przygotowanie strojów, nauczycielom i pracownikom naszego przedszkola za przygotowanie dekoracji i gazetek okolicznościowych. Za chwilkę zaśpiewamy hymn, nasz hymn państwowy polski. Przypominam, że podczas hymnu trzeba zachować powagę, stanąć na baczność i najlepiej się nie kręcić. Wobec tego wstajemy wszyscy i zapraszam dzieci do odśpiewania hymnu, do hymnu.
Ona musi. Mikołaj, chodź. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd dziś cała Polska składa. I to bowiem, że wdzięczamy wolność, mowę polską w szkole. To, że tylko w ksiąg historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwon, mieście flagi rozwinięto i me serce się raduje, że obchodzę polskie święto. A czy znacie taki wierszyk, który się nazywa Katechizm Młodego Polaka? Znacie! To jest Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? W polskiej ziemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Coś ty dla niej? Pomóżmy dziecię. Coś jej winien? Oddać życie. Brawo, znacie taki wierszyk. A teraz dziękujemy bardzo grupie sześciolatki. Tutaj do, i zapraszamy maluchy, czyli naszą najmłodszą grupę trzylatki. Z panią Beatą. A na tej klasie Czerwinko jej serce piękne są nasze. Brawo! Zapraszamy teraz grupę 3-4. Dziękujemy grupie trzylatki, bardzo ładnie. Ooh!
stoimy w miejscu. Uwaga. Brawo dla czterolatku. Teraz zapraszamy grupę pięciolatki. Dobra. Kraj to Polska, jesteśmy Polakami. Dniu święta państwowego honory oddamy. Gdzie niepodległości weźmiemy flag i dłonie. Wywiesimy biało-czerwone symbole na balkonie. Staniemy na baczność i hymn zaśpiewamy. To trudne znaczenie w ten sposób poznamy. Bóg honor ojczyzna! Położyły
Ola teraz. Ale się tam. Chociaż. Chociaż. Chociaż chodzę do przedszkola, jestem jeszcze mała, to wam powiem z wielką dumą, Polska jest wspaniała. Poznam wszędzie naszą flagę, która jest biało-czerwona, powiewa dumnie na maście kropla. Orzeł biały w kolonie, to godło naszego kraju. Tu stoi mój dom rodzinny i piękny jest jak w gaju. Rybowski najóz na pamięć, choć nie są łatwe nim słowa, lecz wszyscy wiedzą na świecie, że piękna jest polska mowa. I choć nie jestem mała, to wam powiem wielką dumą. Przepraszam, będę jeszcze twoi, nie, tak? Dziękujemy pięciolatkom i teraz za chwilę zapraszamy sześciolatków do występu. Jeszcze sześciolatki. Siadamy. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chętne zakusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Listopada
jest niepodległość. Teraz wiem już na pewno. Thank you.
Pięknie tutaj, żeście nam się wszyscy zaprezentowali. My tu dorośli jesteśmy pod wrażeniem i pewnie koledzy i koleżanki z przedszkola również. Także jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za tak wspaniały występ. Jak za chwilkę pójdziecie na salach, na salę, to za te trudy nauki i pięknych wierszy i pieśni patriotycznych czekają na was malutkie niespodzianki. To już na salach panie tam się tym zajmą. A dzisiaj jeszcze idziemy po takiej chwilce odpoczynku na salach, będziemy wyruszali na spacer po Żurominie. Spacer chyba z flagami nawet. Także